Dzień dobry, witam serdecznie kolegów hodowców, koleżanki hodowczynie, witam serdecznie. Moi drodzy, film z Invermektyną widzę, że cieszy się dużym zainteresowaniem przez Was. Dużo osób ogląda ten film, dużo osób też udziela się w komentarzach. Bardzo dziękuję wszystkim Wam za jakiekolwiek tutaj wymianę, możliwość wymiany zdań, że tak powiem. Wychodzi na to, że duża część hodowców w tym okresie, gdzie mamy teraz styczeń, szuka właśnie w internecie informacji związanych z odrobaczaniem gołębi. Więc uważam, że ten temat warto troszeczkę lepiej rozwinąć. W związku z czym, kochani, dziś chciałbym na tym filmie ogólnie troszeczkę szerzej powiedzieć w kwestii tego odrobaczania gołębi pocztowych, bo wiem, że przecież wszyscy w zasadzie w naszych hodowlach ten etap przechodzimy. W związku z czym warto przypomnieć czy uporządkować te kwestie z tym związane, żeby hodowcy, którzy zaczynają swoją przygodę z gołębiami pocztowymi, sportowymi, mieli tą drogę bardziej rozjaśnioną, że tak powiem, żeby nie musieli szukać, błądzić na oślep, a nie daj Boże, żeby wchodzili w krew im nawyk wchodzenia tych ślepych w ciemno robienia tych kuracji, bo to absolutnie nie tędy, szanowni koledzy, droga, o czym wielu, wielu hodowców się na pewno ze mną zgodzi. Dobrze, teraz koledzy, przechodzimy już do sedna sprawy, bo temat jest dosyć ważny i obszerny. Więc tak, jak to jest z tym odrobaczaniem gołębi, powiem Wam to na swoim przykładzie, na swojej praktyce, którą do tej pory z gołębiami mam. I ogólnie przedstawię Wam tutaj w zasadzie swój sposób rozumowania tego wszystkiego związanego z odrobaczaniem gołębi, jak widzę to ja. Będzie mi to najprościej i po prostu nie będę się wówczas tutaj motał w tym w swoich wypowiedziach. Koledzy, ja uważam tak, że zanim w ogóle będziecie chcieli cokolwiek robić przy Waszych gołębiach, to powinniście zacząć, tak jak to mówi literatura, rzecz powiem, fachowa, czyli udajecie się do lekarza weterynarii, bierzecie sobie próbkę kału, najlepiej, żeby ten kał to był kał sprzed 12, ewentualnie 24 godzin, 12 powiedziałem, to wróć, od 24 do 48 godzin. Chodzi o to, żeby ten kał był możliwie jak najświeższy, żeby podczas badania, wykonywania przez lekarza weterynarii tego badania, żeby mógł ustalić lekarz weterynarii, czy Wasze gołębie wymagają faktycznie leczenia. Czyli wykonujemy to badanie na świeżym kale. Kiedy lekarz weterynarii ustali, czy Wasze stado wymaga leczenia, to przepisze Wam najprędzej środek o działaniu chemicznym, i powinien Wam powiedzieć, jak go podawać, ile dni, w jakim stężeniu, w jakiej ilości. Jeśli tego nie zrobi, to musicie go o to dopytać, jeśli macie jakiekolwiek pytania. Dobrej jakości lekarz weterynarii taką wiedzę powinien Wam udostępnić sam, ale warto się przypomnieć, jeśli takiej informacji nie uzyskacie od niego. Dobrze, czyli mamy ustalone, że jesteśmy u lekarza weterynarii, mamy przeprowadzone badanie i mamy potwierdzenie, że nasze gołębie są w tym wypadku zarobaczone, czy wymagają tutaj działania zastosowaniem leku na odrobaczanie gołębi, to taką przystępujemy do dalszego procesu. Zanim do niego przejdę, to chcę Wam powiedzieć, aktualnie koledzy, ceny, jakie lekarz weterynarii u nas mi powiedział, to są śmieszne pieniądze, to znaczy bardzo niska kwota za przeprowadzenie badania w kierunku rzęsistkowicy, czyli wymaz z wola, czyli potocznie ta trichmoniadoza, żółty guzek, dla tych, którzy jeszcze się mieszają w tych nazwach, to koledzy, kwota tego badania to jest 10 zł. Dużo, mało, uważam, że za wiedzę i fachową wiedzę i postawienie właściwej diagnozy, wydaje mi się, że nie jest to cena duża, jaką
poniesiecie, a korzyść z tego jest chyba niewspółmierna co do ceny. Dalej, jeśli chodzi ogólnie o dalsze to badanie, czyli badanie kału, to kwotę mi powiedział lekarz weterynarii, jak pamiętam, 20 zł, czyli rozumiem, że tutaj w badaniu kału pod uwagę wziął badanie właśnie w kierunku kokcydiozy i w kierunku kokcydiozy, czyli tych jaj ocyd kokcydii, jak również w kierunku tych przebadania gołębi pod względem właśnie tych nicieni bytujących w organizmie gołębia. Dobrze, czyli ogólnie przyjmijmy, że koszt takiego badania w kierunku właśnie potocznie zarobaczenia gołębi, kokcydii i rzęsistka to jest 30 zł. To jest, koledzy, kwota banalnie śmiesznie niska, aczkolwiek dobrze. Nawet niech ona będzie u Was 50 zł wyniesie, to za 50 zł, szanowni koledzy, nie odrobaczycie nawet gołębi, stosując chociażby środek w postaci tabletek, bo chyba, nie wiem jak dzisiaj wyglądają ceny w 2023 roku, ale jak ja kupowałem kilka lat jeszcze wstecz, to było 7-8 zł za opakowanie lewamisonu, lewamisan, lewamizol, już nie pamiętam tych nazw, przepraszam, jeśli tu mylę, to mnie poprawcie. To było 7-8 zł za 20 sztuk tego lekarstwa, bo tak trzeba to nazwać, to jest środek chemiczny, jest to lekarstwo. Więc koledzy, tak sprawa wygląda. Więc między innymi też dlatego ja stosuję inwermektynę, ponieważ cenowo wychodzi to bardzo przystępnie i wydajnościowo to jest bardzo wydajny preparat, no bo tak jak już wspomniałem w filmie o inwermektynie, dwie krople na jednego gołębia, kropla do dzioba, kropla na kark. Także koledzy, ten środek, mało tego, że cena plus wydajność, to jeszcze koledzy, że tak powiem, za jednym złapaniem gołębi możemy załatwić temat odrobaczenia gołębi i temat związany z piórojadami u gołębi. Aczkolwiek w kwestii tego, czy faktycznie inwermektyna działa na wszoły, piórojady i inne te pasożyty bytujące w upierzeniu gołębi, nie jestem w stanie w 100% tego potwierdzić, chociaż ogólnie z tego co słyszałem, to takie działanie ona wykazuje. Natomiast ja osobiście wyczytałem, że inwermektyna poprzez właśnie to podanie gołębiowi na kark działa między innymi na świeżba, który tam działa on podskórnie, czy jakoś tak to wygląda, koledzy, z tym świeżbem. Fajnie by było, też by mnie to cieszyło, jeśli by to faktycznie inwermektyna działała ogólnie na te piórojady i tak dalej, i tak dalej. Byłoby to super, no ale nie wiem, czy faktycznie tak jest. Jeśli ktoś z Was faktycznie dysponuje taką informacją i wiedzą, to bardzo bym prosił, żeby w sekcji komentarzy taką informację napisał. Wtedy i inni również koledzy będą mieli możliwość tego dowiedzenia się. Dobrze panowie, jesteśmy teraz w gołębniku u mnie. Tak jak na ostatnim filmie mówiłem, tą inwermektynę tutaj mam właśnie w tej szklanej buteleczce z pipetą, dzięki której łatwiej będzie mi dozować ten preparat dla gołębi. Kolejną sprawą jest teraz omówienie tematu takiego, że u mnie, zanim ten preparat tutaj zastosuję u gołębi, to ze względu na to, że w tym przedziale nie mogę tych gołębi, że tak powiem, po zastosowaniu tej inwermektyny, środka drobaczającego, nie mogę tych gołębi wypuścić na wolierę, co ja uważam, że gołębie powinny właśnie
nie przebywać bezpośrednio na gołębniku, a typowo na wolierze, żeby po prostu ten środek przez te 8 godzin co najmniej, gdzie ten środek wykazuje to swoje największe stężenie, działanie i gołębie po prostu wydalają później te nicienie z organizmu. Nie powinny moim zdaniem gołębie chodzić sobie, że tak powiem, luzem po gołębniku. Dlatego też u mnie w związku z tym, że nie mam akurat do tego przedziału po prostu możliwości tych gołębi puszczenia na wolierę, to doszedłem do takiego wniosku, że gołębie po podaniu środka odrabaczającego, czyli tej inwermektyny, którą w tym roku gołębiom podam, będzie to przeprowadzone w taki sposób, że jak widzicie, cele tutaj zostały posprzątane. Przed chwilą dosłownie skończyłem sprzątać. Gołębie powskakiwały sobie tutaj do tych cel. Ja tylko pozamykałem dosłownie tutaj te drzwi. Nie łapałem, nie ganiałem tych gołębi. To może na plus akurat. Nie musiałem ich, jakby powiedzieć, dodatkowo straszyć. Więc one są tutaj, jak widzicie, siedzą sobie już połączone ze swoimi partnerami i partnerkami. Te miski, które widzicie, i te klocki, które są w celach, one są tu wyjmowane, bo one muszą być wyjęte. Gołębie nie będą na nich siedzieć do jutrzejszego dnia, do momentu, kiedy po prostu nie wydalą tych nicieni z organizmu po zastosowaniu tej inwermektyny. Dlatego też docelowo będą one siedzieć tak jak tu, czyli miska i pozostałe rzeczy, klocki, stąd będą usunięte na okres dzisiejszego dnia, czyli godzinę mamy, panowie, 12:30. No cały dzisiejszy dzień, praktycznie już do nocy, w takiej formie u mnie te gołębie w tym przedziale pozostaną. Dlaczego tak to robię? Dlatego też między innymi po to, że chcę zobaczyć, jaka ilość gołębi na tym, na przykładzie tego chociaż jednego przedziału, zobaczymy, ile gołębi było zainfekowanych nicieniami, czyli po wydaleniu, po prostu po zastosowaniu preparatu, który, no myślę, że do godziny tam 13:30 wszystkie te gołębie zdążę w ciągu godziny, że tak powiem, ten preparat im podać, i myślę, że pierwsze efekty będą już po kilku godzinach. Ja uważam, że nie będzie w moim gołębniku żadnego przedziału czystego, gdzie gołębie nie wydalą jakiegokolwiek nicienia, a chcę tylko przypomnieć, że jeśli w moim gołębniku uważam, że jest chociaż jeden gołąb, który taki nicień wydali, to uważam, że kuracja, źle używam określenia kuracja, to nie jest kuracja, to jest działanie, to jest leczenie gołębi w kierunku, koledzy, zarobaczenia, czyli oczyszczenia ich z tych nicieni. To nie jest kuracja, działanie środkami chemicznymi, jakim jest inwermektyna, to jest to zwyczajne leczenie i nie mylmy pojęć, dlatego też tutaj z mojej strony takie sprostowanie. Czyli to jednym słowem leczenie, odrobaczenie gołębi środkiem chemicznym. Dobrze, teraz tak, ja to posprzątam, wszystkie te miski, i jeszcze może wrzucę coś odnośnie tego, jak to tym gołębiom, na przykładzie jednego gołębia, po prostu pokażę wam mniej więcej, jak to się robi z całością, chociaż wydaje mi się, że przecież dla w zasadzie wszystkich was nie jest to żadnym jakąś tajemnicą. Kropla, tak jak wspomniałem na poprzednim filmie, kropla do dzioba i kropla, koledzy, na przysłowiowo na kark, z tym, że odsuwacie te pióra, tak jakby jak szczepienie w tych okolicach,
szczepingiemy, czyli w tej okolicy po prostu odsuwamy te pióra i podajemy kropelkę na skórę tej inwermektyny, która również ma działanie niszczące, potocznie to ujmijmy, piórojady, ale na pewno będzie ona działać na świerzba, czyli tą występującego u gołębi pod skórą, że tak to ujmę. Dobrze, to wysprzątam to i pokażę Wam za chwilę, jak to z tymi gołębiami. Koledzy, więc tu Wam pokażę. Ja sobie jakoś muszę tu trzymać jedną ręką kamerę, drugą gołębia. Jak to robicie? Trzymacie gołębia, otwieracie mu dziób i jedną kroplę gołębiowi dajecie do dzioba. Jedną kroplę, koledzy, staracie się, żeby tam troszeczkę głębiej trafić, żeby nie ta kropla nie poszła gdzieś tu na czubek języka, bo mają, że tak powiem, wchłonąć. Druga kropla to jest, koledzy, tutaj odsuwacie te pióra. Nie jest ciężko jedną ręką, ale odsuwacie pióra. Ma być widoczna sama skóra. Sama skóra ma być widoczna i tą inwermektynę krople dajecie. Można delikatnie ją rozetrzeć i że ona się lepiej wchłonie w skórę. Na skórę, powtórzę jeszcze raz, wtedy to działanie będzie najlepsze. Nie na pióra, a na skórę. Także tak to robicie. Widzicie. I tak robicie z każdym gołębiem. Dwie krople na jednego, koledzy, gołębia. Ja zaczynam odrubaczanie inwermektyny. Dobrze, panowie, temat z tym przydziałem już załatwiony. Gołębie wszystkie zostały zakropione, że tak powiem. Czyli ta inwermektyna została im podana. Teraz moje pytanie do Was, drodzy hodowcy, powiedzcie mi w sekcji komentarzach, że czy udzielcie mi odpowiedzi, czy jesteście w stanie mi udzielić odpowiedź na następujące pytanie. Ja pytałem lekarza weterynarii, czy inwermektynę wystarczy stosować jeden raz, czy w odstępie dwóch tygodni, po upływie dwóch tygodni powinienem ją zastosować drugi raz. Ponieważ tak jak wy czytacie w preparatach innych odrabaczających, które na przykład tabletki Levamisol czy Levamisan, jak one się tam nazywają, które kiedyś też stosowałem, tam jest napisane, że kuracja jeden raz i po upływie dwóch tygodni, 14 dni drugi raz. Z tego powodu, że gołębie wydalają pierwszy raz te nicienie, które zostały porażone preparatem, ale występują przetrwalniki w jajach tych pasożytów. Ale z drugiej strony przecież gołąb po podaniu te jaja również zostają wydalane z jelit poprzez ten kał, czyli z tymi nicieniami. Więc moje pytanie teraz do Was, czy faktycznie również Wy stosujecie inwermektynę dwukrotnie właśnie w takim odstępie czasu. Ja pytałem lekarza w dniu wczorajszym, on mi powiedział, że jeden raz wystarczy. Jedna kropla do dzioba, jedna na kark. Tak jak zresztą potwierdził mi to, jak trzeci już sezon teraz do niego jadę i biorę ten środek, to taką samą mi teorię przedstawił. Ale chciałbym, żebyście Wy może się wypowiedzieli, być może Wasi lekarze weterynarii troszeczkę inaczej to Wam powiedzieli, czy po prostu mają większą w tym temacie wiedzę. Także prosiłbym, żeby ktoś ewentualnie mi naświetlił temat odnośnie stosowania tej inwermektyny. Jeden raz, czy dwukrotnie, tak jak mówiłem wcześniej. Tyle. Dziękuję, koledzy, do kolejnego filmu. Pierwszy przedział jest już po podaniu inwermektyny. Myślę, że w dniu jutrzejszym przyjdziemy tutaj rano i zobaczymy po prostu w każdej celi, jak to wszystko wygląda, ile spośród tych gołębi tutaj było zainfekowanych
ni cieniami koledzy. Dziękuję, do kolejnego, następnego razu, trzymajcie się, cześć. Tu wam chcę pokazać, kropelka poszła, o, na skórę, muszę wyostrzyć, ciężko jest, wybaczcie, nagrać. Ten gołąb tu się rzuca, skacze, na skórę, jedna kropla. Delikatnie tą pipetą wtarłem, tu do dzioba kropla i nawet tego, ten dziób, warto gołębia w bezruchu przetrzymać, żeby jakby powiedzieć to łyknął tą kroplę, że czasami niektóre potrafią zrobić w taki sposób, że potrząśnie dziobem i wyleci jakaś tam ilość. A to chodzi o to, żeby jedna kropla trafiła do gołębia, można tu delikatnie go, jak to się mówi, na wolu ruszyć czy coś. Nie trzeba tego robić, ale ja mówię, można przetrzymać, bo niektóre z gołębi po prostu trzepną głową i ten produkt może wylecieć. Dlatego mówię, żeby te gołębie otwierać dziób, krople podać troszeczkę głębiej i przetrzymać, aż ten gołąb łyknie to. To jest chyba gorzkie, nie wiem, nie próbowałem, ale gołębi widzę, że nie smakuje im to za bardzo. Nieistotne, ale to warto tutaj wspomnieć o tym, przetrzymać głowę. I kropla na kark, kropla do dzioba, tyle. I gołąb wraca do, w tym momencie, do celi.